Podczas 10. Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych wręczono nagrody Optimo Modo i Bonum Facere. Inicjatorem 10. Powiatowego Forum jest Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, działająca od 2011 roku. Te 10 lat to 10 lat udanej działalności. Warto wspomnieć o takich inicjatywach Rady Pożytku Publicznego, jakim są właśnie spotkania coroczne Forum Organizacji Pozarządowych, czy też programy, które zostały przez samorząd powiatowy wprowadzone, programy grantowe, o które mogą corocznie starać się organizacje pozarządowe w wysokości do 10 tysięcy złotych na realizację konkretnego projektu. Nagrodę Optimo Modo w najlepszy sposób dla organizacji pozarządowej, wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu chrzanowskiego, otrzymało Stowarzyszenie Sympatyków Babic Impuls, założone w 2003 roku i podejmujące różnorodne działania na rzecz rozwoju gminy Babice oraz jej mieszkańców z wykorzystaniem partnerstwa lokalnego, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej. Bardzo dziękujemy panu wójtowi Radosławowi Warzecha za nominację. Bardzo dziękujemy Kapitule za docenienie małego wiejskiego stowarzyszenia. Jest to bardzo miłe. Myślę, że to jest nagroda nie tylko nasza, ale też wszystkich państwa, którzy angażują się w działania stowarzyszenia. Nagrodę Optimo Modo wręczył wicestarosta Bartłomiej Gębala podczas 10. Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych 10 września w Wygiełzowie. Wyróżnienie otrzymała Fundacja Energetyk i Teatr Ludowy Tradycja, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia. Podczas forum wręczono także kolejną nagrodę – Bonum Facere – Czynić Dobro – dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego. Otrzymali ją Bożena Bierca, Genowefa i Jan Gałowie, Jan Gleń, Wacław Płonka, Andrzej Romański, Ariel Środa i Teresa Żuławińska. Forum było także okazją do zaprezentowania się organizacji pozarządowych, Klubu Sportowego Wiktoria Trzybinia, Stowarzyszenia Łuczniczego Arrow, Fundacji Sama Mama, Stowarzyszenia Stajnia Pałacowa w Płazie i Fundacji Czuła Stodoła. W październiku ubiegłego roku Rada Powiatu Chrzanowskiego podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, fundacjom działającym na terenie powiatu chrzanowskiego na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie powiatu chrzanowskiego. Za nami 10. Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego. Jest to dla nas swoista platforma do wymiany doświadczeń, informacji, do nawiązywania współpracy. Powiat chrzanowski z powodzeniem realizuje wiele projektów, które mają na celu poszerzanie tej współpracy. Jednym z takich projektów jest tak zwany mały grant. Innym, który wdrażamy tak naprawdę od niedawna, jest kwestia udzielanych pożyczek wielu organizacjom na wkład własny do realizacji wielu projektów. To nowość we współpracy powiatu chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi. W tym roku starostwo powiatowe podpisze pierwszą umowę pożyczki ze Stowarzyszeniem Stajnia Pałacowa w Płazie. Dzięki uzyskanej pożyczce ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie będziemy mogli w tym roku zrealizować bardzo dużą inwestycję polegającą na remoncie budynku stodoły w Płazie, zabytkowego budynku, z którym wiążemy wiele planów i który mamy nadzieję będzie służyć lokalnej społeczności. To nowe narzędzie pozwoli organizacjom na zabezpieczenie w formie pożyczki z budżetu powiatu środków na wkład własny do projektów, którego sami nie mogliby sfinansować.